Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl Maurice Wendel, jak poznać wolę Bożą w swoim życiu, 8 kroków poznawania Bożej woli. Boża wola w Twoim życiu. Czy chciałbyś znać przyszłość? Czy chciałbyś wiedzieć, jak podejmować właściwe decyzje, które stoją przed Tobą? Czy wierzysz w to, że Bóg ma plan dla Twojego życia? Czy potrafisz ten plan odczytać? W świecie pełno jest ludzi pragnących dowiedzieć tego, co przyniesie przyszłość, ludzi błądzących w poszukiwaniu właściwego przewodnictwa. Niemalże w każdej gazecie możemy znaleźć horoskopy. Wróżki wciąż cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Ludzie wszędzie chcą wiedzieć, co się wydarzy i jak się na to przygotować. Ciekawość dnia jutrzejszego jest naturalną ludzką cechą. Pytanie najczęściej zadawane przez chrześcijan dotyczy tego, w jaki sposób można poznać wolę Bożą w swoim życiu. W tych trudnych czasach nierzadko przeżywamy frustrację z powodu pozornego braku Bożego prowadzenia w naszym życiu. Kiedy zaglądamy do Biblii, to widzimy tam aniołów czy proroków, którzy towarzyszyli ludziom i życzymy sobie, abyśmy i my mieli taką możliwość poznania woli Bożej. Z jednej strony niedojrzali chrześcijanie często korzystają z bezsensownych metod i ludzkich manipulacji, takich jak rzucanie monety czy wyciąganie zapałek w celu ustalenia działań lub czynności, które Bóg ma potwierdzić. Wszystko to ma służyć poznaniu Jego woli. Instrukcje otrzymane za pośrednictwem takich metod mogą być przypadkowe lub mogą pochodzić od samego szatana. Nawet ateiści mogą posłużyć się takimi metodami w podejmowaniu niektórych decyzji. Z drugiej strony chrześcijańscy intelektualiści dochodzą do wniosku, że kiedy Bóg przy stworzeniu dał nam mózg, za pomocą którego możemy myśleć i podejmować decyzje, wyposażył nas we wszystkie informacje, które miałby nam przekazać Saduceusze w czasach Chrystusa, byli ofiarami takiej filozofii, uważali bowiem, że Bóg pozostawia człowieka wraz z jego własnymi pomysłami. Byli oni zdania, że sposobem do poznania Bożej woli jest po prostu używanie swojego umysłu i samodzielnie podejmowanie decyzji. Jeśli jednak logika i rozum nie są środkami, przy pomocy których poznajemy Bożą wolę, to zarówno niewierzący, jak i chrześcijanie mogliby podejmować właściwe decyzje, a sprawa właściwego kierownictwa byłaby bardziej kwestią poziomu inteligencji niż duchowej wnikliwości. Prawdopodobnie każdy z nas skorzystał kiedyś z jednego z tych sposobów, przyjmując, że cokolwiek zdecydujemy, musi być również i Bożą decyzją, albo szukaliśmy jeszcze innych metod. Pewnego razu, kiedy jeszcze uczyłem się w college, musiałem podjąć decyzję odnośnie do mojego zatrudnienia podczas wakacji. Tego lata zamierzałem sprzedawać książki. Po napisaniu kilku listów, poprzez które chciałem zbadać rynek, otrzymałem 3 propozycje z Waszyngtonu, Teksasu i Wyoming. Miałem wrażenie, że jedno z tych 3 miejsc może być lepsze niż inne, dlatego chciałem, aby Bóg prowadził mnie tak, abym podjął właściwą decyzję. Po chwili zastanowienia się, jak mógłbym to zrobić, wybrałem raczej skomplikowaną metodę. Wziąłem kawałek papieru, podarłem go na małe kawałki, następnie ułożyłem taką samą liczbę kawałków papieru w 4 stosach. Później napisałem na karteczce z pierwszej kubki Waszyngton, z drugiej Teksas i Wyoming. Na karteczkach z 3 stosu. Pozostałe karteczki zostawiłem niezapisane tak, aby być w porządku w stosunku do Boga, gdyby nie życzył sobie, abym jechał do któregokolwiek z tych miejsc. Przyznacie, że bardzo skrupulatnie to przygotowałem. Następnie wszystkie te karteczki włożyłem do kapelusza i dokładnie je wymieszałem. Potem uklęknąłem, pomodliłem się o to, aby Bóg prowadził mnie w podjęciu decyzji, która była przede mną i aby pokazał mi, do którego z tych 3 miejsc lub może do jeszcze innego mam się udać. O właściwym miejscu miało zadecydować wyciągnięcie takiej samej kartki 3 razy z rzędu. Wyciągnąłem pierwszą karteczkę Wyoming. Włożyłem tę karteczkę z powrotem, potrząsnąłem kapeluszem i wyciągnąłem drugi raz Wyoming. Z
Zrobiło mi się gorąco. Powtórzyłem czynności, wyciągnąłem trzecią kartkę Wyoming. 3 razy z rzędu. Byłem podekscytowany. Byłem gotów wybiec z domu i od razu kupić sobie kowbojskie buty i kapelusz. Niestety było za późno na robienie zakupów. Tak więc zrobiłem inną, równie dobrą rzecz. To znaczy poszedłem do domu mojego ulubionego wykładowcy, by podzielić się dobrą nowiną. Ku mojemu zaskoczeniu człowiek ten zgasił cały mój entuzjazm. Powiedział mi, że był to bardzo niedojrzały sposób odczytania woli Bożej i kiedy skończył mówić, nie byłem już tak podekscytowany. Wracając do domu, ledwo ciągnąłem nogi za sobą, a kładłem się spać już jako bardzo zniechęcony student. Decyzja wciąż była przede mną. Następnego dnia zacząłem myśleć o Gedeonie. No tak, pomyślałem sobie. Mam biblijny przykład. Stary, dobry Gedeon. On poprosił Boga o znak i to nie raz, ale 2 razy. I Bóg odpowiedział na jego prośbę. Za pierwszym razem runo było mokre, za drugim suche. Im więcej zastanawiałem się nad Gedeonem, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że mój seminaryjny wykładowca nie jest aż tak dobry, jak myślałem. Tak więc tego wieczora przypomniałem Bogu o Gedeonie i jeszcze raz sięgnąłem po mój kapelusz. Począsnąłem w nim i zacząłem wyciągać losy. Wyoming, Wyoming, Wyoming. Podekscytowało mnie to na nowo. Ponownie biegłem przez teren seminarium, ale już nie do tego samego nauczyciela. Najwyraźniej nie przekonał go wczorajszy cud, więc postanowiłem pójść tym razem do innego. Opowiedziałem mu o wszystkim, co działo się podczas 2 ostatnich wieczorów. Nie był bardzo zachwycony niż poprzedni nauczyciel. On również zganił mnie za moją niedojrzałość i powiedział, iż nie ma żadnych gwarancji, że Bóg wybrał taką właśnie metodę, aby komunikować się ze mną w ten sposób. Tak więc wyrzuciłem wszystkie te losy i tego lata pojechałem do Nebraski. Zawsze zastanawiałem się, co wydarzyłoby się, gdybym pojechał do Wyoming. Tak naprawdę to nie chcę przekreślić całkowicie tego doświadczenia. Bóg często spotyka ludzi tam, gdzie oni są i łaskawie odpowiada na ich prośby poszukiwania Go, nawet jeśli oni niewiele wiedzą o Nim. Ale chyba najlepszą lekcją, jaką otrzymałem od Boga przez to doświadczenie, było lepsze zrozumienie tego, jak szukać Jego prowadzenia, mianowicie przez poszukiwanie Jego samego. Jeżeli kiedykolwiek czytaliście biografię George'a Millera, to wiecie, że jego zrozumienie kwestii szukania Bożego prowadzenia było naprawdę niesamowite. Przez pierwsze 20 lat swojego życia Miller był zatwardziałym grzesznikiem. Po swoim nawróceniu rozpoczął pracę w służbie Bożej, prowadzić sierociniec dla największych zabijaków i łobuzów Bristolu, a służba ta trwała przez ponad 50 lat. Nigdy nie przedstawiał publicznie swoich potrzeb. Kiedykolwiek potrzebował pieniędzy, jedzenia czy ubrań dla swoich podopiecznych, nie mówił o tym nikomu, ale szedł do swojego pokoju i modlił się. Podczas całego swojego życia George Miller otrzymał miliony dolarów wyłącznie w odpowiedzi na modlitwę. Pewnego razu płynął statkiem po Atlantyku, a celem jego podróży był Bristol. Pojawiła się mgła i kapitan, który później opowiadał tę historię, od 3 dni stał na swoim mostku i prowadził statek w żółwim tempie. Miller zwrócił się do niego. Kapitanie, w sobotę muszę być w Bristolu. Nie ma szans, aby mógł pan być w sobotę w Bristolu, odpowiedział kapitan. Czy nie widzi pan tej mgły? Jednak Miller odpowiedział. Mój wzrok jest skierowany nie na mgłę, ale na żyjącego Boga. Kapitanie, czy zechce pan pójść ze mną pomodlić się o to, aby Bóg usunął mgłę? Kapitan poszedł za Millerem, po czym obaj uklękli. Miller pomodlił się prostymi słowami, takimi jak modlą się małe dzieci. Drogi Jezu, Ty wiesz o moim sobotnim spotkaniu, na które mnie umówiłeś w Bristolu, dlatego proszę Cię, usuń tę mgłę. Amen.
Kapitan zamierzał również wydusić siebie jakąś modlitwę, ale Miller przerwał mu. Przede wszystkim pan wcale nie wierzy, że Bóg może to uczynić dla nas, powiedział, a po drugie wierzę, że on już to zrobił. Jeśli wróci pan na pokład, okaże się, że po mgle nie ma już nawet śladu. Kapitan wyszedł na zewnątrz i stwierdził, że mgła rzeczywiście zginęła, tak jak powiedział to Miller. W sobotę byli w Bristolu. Jak to jest, że można być pewnym Bożej woli? Skąd Miller brał takie przeświadczenie? Jeśli ktoś w taki sposób dostrojony jest do słuchania woli Bożej, to gdy zacznie dzielić się z tobą tym, jak poznać wolę Bożą, wtedy słuchaj go uważnie. Miller, ten prawdziwie pobożny człowiek, daje 7 stopni poznania Bożej woli. Przebadałem jego materiały i dodałem jeszcze jeden. Chciałbym zaproponować wam przestudiowanie tych 8 kroków i stosowanie ich we własnym życiu. Na początku wymienię je po kolei, a następnie przyjrzyjmy się dokładniej, poświęcając każdemu z nich oddzielny rozdział tej książki. Pierwszy. Nie kieruj się swoją własną wolą. Twoja własna wola zostaje odstawiona na bok. To wcale nie oznacza, że nie będziesz miał od tej pory żadnego wyboru, ale że jesteś gotów zrobić wszystko, co wskaże ci Bóg. Jest to możliwe tylko dla tych, którzy mają codzienną więź z Bogiem, dlatego że sami nie potrafimy Jemu poddać się. Bóg musi zrobić to za nas. Przykład takiej zależności pozostawił sam Pan Jezus, a zostało zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 26, werset 39 i Jana w rozdział 4, werset 34. Drugie, nie polegaj na uczuciach. Faktycznie wszystkie 8 stopni jest ze sobą ściśle powiązanych, szczególnie w tym miejscu należy to podkreślić, ponieważ często mamy pokusę, by podjąć jakąś decyzję wyłącznie na podstawie emocji. Dlatego jest to pewnego rodzaju ostrzeżenie. Nie postępuj tak, podczas gdy Duch Święty często prowadzi nas poprzez oddziaływanie na nasze serce. Zobacz Izajasz 30, werset 21. To jednak nie powinniśmy nigdy podejmować decyzji jedynie na podstawie emocji. Czy badaj Boże Słowo, Biblię, aby zobaczyć to, co zostało objawione i co może wskazać ci kierunek przy podejmowaniu decyzji. Bóg zawsze prowadzi nas poprzez swoje Słowo, nigdy przeciwnie do Niego. Przeczytaj Psalm 119, werset 105. Może nie znajdziesz tam szczegółowej informacji na temat twojej konkretnej sprawy, ale za to znajdziesz tam regułę, którą będziesz mógł zastosować. Zawsze możesz użyć Biblii jako środka, by skontaktować się z Bogiem. 4. Weź pod uwagę opatrznościowe okoliczności. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię. 5. Mojżeszowa, rozdział 8, werset 2. Przyjrzyj się Bożemu prowadzeniu w przeszłości i spróbuj dopasować obecne okoliczności do sytuacji, która wydarzyła się już kiedyś. 5. Konsultuj się ze swoimi przyjaciółmi. Jest to krok, który dodałem do listy Millera. Znalazłem go w Przypowieściach Salomona, rozdział 11, werset 14, psalm 1, werset 1. Nie konsultuj się jednak z przyjaciółmi, o których nie mógłbyś powiedzieć, że są oddanymi Bogu chrześcijanami. I znowu muszę to powiedzieć. Nie decyduj tylko na podstawie rad twoich przyjaciół. Składaj wszystkie ich rady i umieść je w teczce, by mogły być pomocne przy podjęciu ostatecznej decyzji. 6. Poproś Boga w modlitwie, aby objawił ci swoją wolę co do decyzji, którą masz zamiar podjąć. Przeczytaj Jakuba, rozdział 1, werset 5. 7. Podejmij decyzję. Na podstawie oceny pierwszych 6 kroków podejmij decyzję. Nie czekaj na znak czy na piorun z nieba. Weź pod uwagę wszystkie materiały zebrane do tej pory i zadecyduj, a potem powiedz Bogu, jaka jest twoja decyzja. 8. Podążaj za swoją decyzją, prosząc Boga, aby zatrzymał cię, jeśli go dokonałeś złego wyboru. Bądź szczery przed Bogiem, bądź uczulony na zamykające
bądź otwierające się drzwi. Bóg wie, jak otworzyć, jak zamknąć drzwi. Może czasami poczujesz, że jak gdyby czaśnięcie drzwi przed nosem. Zdarzało mi się to kilkakrotnie. Stało się tak, ponieważ po drodze opuściłem jeden z kroków. Ale nawet apostołowi Pawłowi przydarzyła się podobna przygoda. Możecie przeczytać o tym w Dziejach Apostolskich, rozdział 16, werset 6-9. To jest właśnie tych 8 kroków i ci, którzy posługiwali się nimi przez całe lata przy podejmowaniu decyzji i szukaniu woli Bożej, mają pełne przekonanie, że są one bardzo pomocne. Bóg ma swoją wolę. Jest On zainteresowany w prowadzeniu Cię i w procesie podejmowania decyzji w Twoim życiu. On ma plan dla Ciebie i zapewniam, że będziesz szczęśliwym człowiekiem, gdy będziesz postępował zgodnie z tym planem. Jeśli jest to Jego wola, abyś poszedł do Niniwy, to wyprawa do Tarszysz nie będzie dla Ciebie tak samo satysfakcjonująca. Bóg wie, co będzie najlepsze dla Ciebie i co przyniesie największe błogosławieństwo innym, a co więcej, On ma zamiar objawić swoją wolę tym, którzy są gotowi do słuchania. W Psalmie 32, werset 8 znajdujemy obietnicę. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. W Ewangelii Jana, rozdział 10, werset 3-5 czytamy. Owce słuchają Jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za owcem natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Dawid modlił się, prowadź mnie drogą odwieczną. Psalm 139, werset 24. W przypowieściach Salomona, rozdział 3, werset 5-6 czytamy. Zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Apostoł Paweł w Rzymian, rozdział 12, werset 2 mówi. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A Jeremiasz stwierdza, wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy, że nikt, kto idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Jeremiasz, rozdział 10, werset 23. Moglibyśmy wymieniać jeszcze wiele innych tekstów biblijnych, aby udowodnić to stanowisko. Bóg pragnie prowadzić nas w życiu, objawić sam nam siebie. On nie chce, abyśmy polegali na naszej marnej wiedzy lub potykali się w ciemnościach, nie wiedząc, czy wybieramy dobrze, czy też źle. On ma swoją wolę i chce tę wolę nam objawić. Zanim przejdziemy dalej, chcę zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz w zrozumieniu woli Bożej. Każdy, kto szczerze szuka woli Bożej, będzie się starał poznać Boga w codziennych kontaktach z Nim. Szukanie Bożego prowadzenia w życiu nie może być tak zwaną ostatnią deską ratunku, wołaniem o pomoc wtedy, gdy trzeba podjąć bardzo ważną decyzję. Jest to codzienne poznawanie Go przez modlitwę i badanie Biblii tak, by dojść do stanu, w którym będziemy rozpoznawać Jego wolę co do najmniejszych spraw naszego życia. Załóżmy, że dałem Wam wskazówki, jak nauczyć się pływać. Przypuśćmy, że zapoznaliście się z całą listą uwag o oddychaniu, poruszaniu rękami, układaniu dłoni i pracy nóg. Załóżmy, że w końcu przychodzicie do mnie i mówicie, to nie jest warte. To nic nie jest warte. Wciąż nie potrafię pływać. I nagle podczas omawiania najtrudniejszych elementów nauki pływania odkrywam, że jak dotąd nie doszliśmy do wniosku, że to wszystko należy ćwiczyć w wodzie. Ta historyjka ukazuje głównie problem, jaki może wystąpić w nawiązywaniu łączności z Bogiem. Taka sama tragedia mogłaby wydarzyć się podczas omawiania zagadnienia związanego z poznawaniem Bożej woli w Twoim życiu. Nie można nie podkreślić tego jeszcze raz. Abyś mógł poznać Bożą wolę co do Twojego życia, musisz wcześniej poznać Boga. Nie wystarczy zwracać się do Niego tylko wtedy, gdy przechodzisz w życiu kryzys.
Ponownie zwróćcie uwagę na wiersze 10 rozdziału Ewangelii Jana. Jest tam mowa o owocach, o owcach, które znają Jego głos, które są gotowe podążać za głosem pasterza. Na tyle znają swojego pasterza, że są w stanie odróżnić Jego głos od głosu innych. I wtedy, gdy On mówi, one idą za Nim. Czy znasz Go? Czy wiesz, co to znaczy zaplanować sobie czas na poznawanie Go i pogłębianie przyjaźni z Nim? Czy wiesz, co znaczy rozmawiać z Nim tylko dla samej rozmowy, wtedy, gdy nic do Niego nie, od Niego nie potrzebujesz, a tylko Jego samego? Czy wiesz, co to znaczy słuchać Go, gdy przemawia do ciebie poprzez Biblię? Czy doświadczyłeś czegoś takiego, jak uczniowie, którzy szli drogą do Emaus, gdy pałały ich serca podczas rozmowy z Jezusem? Czy rozmawiasz z Nim każdego dnia? Jeśli na pytania te możesz odpowiedzieć twierdząco, to spokojnie możesz pytać Cię o Jego wolę w Twoim życiu. Jeśli jednak nie znasz Go, to wtedy zrób wszystko, aby osobiście się z Nim zaznajomić. Tylko wtedy, gdy znasz Go osobiście, możesz właściwie zrozumieć Jego prowadzenie, a nawet być gotowym, by zaakceptować je również wtedy, gdy nie rozumiesz wszystkiego, co Cię spotka. Tak więc nie próbujcie uczyć się pływać według metody opisanej w tym krótkim wierszyku, którego uczą się przedszkolaki. Czy mogę popływać, mamo miła? Dobrze, tylko nie podchodź do wody, byś się nie zmoczyła. Wejdźcie do wody, zaprzyjaźnijcie się z najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek moglibyście mieć. Nauczcie się, jak go poznawać, a wtedy, gdy się pojawi potrzeba podjęcia jakiejś decyzji, będziecie znali jego wolę, nawet w stosunku do zwykłych, codziennych spraw. Dziękuję.